Jeśli po poprzednim odcinku zastanawialiście się, dlaczego żuczek słabo cofa, może wywnioskowaliście, że to z powodu zbyt małego tarcia między osią silniczka a podłożem. Okleimy taśmą osie silniczków, żeby zwiększyć tarcie między silniczkiem a powierzchnią stołu, aby robot od razu się cofnął, gdy na coś wpadnie. Teraz żuczek powinien szybciej jeździć i reagować na otoczenie. Zobaczmy, jaka będzie różnica. Jak widać, szaleje. Bardzo chce się wydostać. Pojechałby się pobawić. Poprawiliśmy czas reakcji na otoczenie i przeszkody, a także szybkość jego jazdy.